Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez rosnące kwoty zasiłków, Unię dogadującą się z Norwegią w sprawie wykopania papierosów i helikopter niestety w ogniu. Zapraszam. Wypłacane składki zasiłków w Norwegii cały czas rosną. Coraz większej ilości osób wypłacane są coraz większe pieniądze. Wzrosty dotyczą całej Norwegii i przykładowo w Lillestrøm, czyli niedaleko Oslo, wzrosty na przełomie jednego roku wynoszą prawie 50%, a na przykład w Oslo wypłacono 1 miliard 860 milionów koron zasiłków, czyli więcej o 444 miliony niż rok wcześniej. Fredrikstad 19%, Drammen 27%, a średnio dla norweskich gmin wzrosty to aż 16% więcej. Wzrosty wynikają nie tylko z rosnących cen, ale również z tego, że w Norwegii jest coraz więcej uchodźców, dlatego składek jest wypłacanych coraz więcej i pieniędzy z budżetu idzie coraz więcej. Na szczęście Norwegia ma z czego płacić. W połowie lutego w Oslo spotkali się przedstawiciele krajów Unii Europejskiej pod przewodnictwem Norwegii i ustalili pakiet przeciwdziałania chorobom niezakaźnym w Europie. Na pakiet zostanie wydane aż 20% z wszystkich pieniędzy wydawanych na profilaktykę zdrowotną. Będzie to około 1 miliarda koron. Choroby niezakaźne, czyli m.in. choroby układu krążenia, cukrzyca czy nowotwory. Także pieniędzy będzie dużo. Miejmy nadzieję, że ludzie będą dużo zdrowsi. Na zdrowie. Norweskie organizacje konsumenckie, w tym Norweska Rada Konsumentów, po raz kolejny pozywają Metę, czyli właściciela m.in. Facebooka i Instagrama. Chodzi oczywiście o prywatność, a w zasadzie nieprzestrzeganie prywatności mieszkańców Norwegii przez koncern Meta, czyli przez Instagram i czyli przez Facebook. Na razie wypowiedzą się w sprawie prawnicy, a my za jakiś czas dowiemy się, ile Meta miliardów euro zapłaci Norwegii. Niektóre loty helikopterów zostały wstrzymane na Morzu Północnym po tym, jak doszło do katastrofy, w której zginęła jedna osoba, a pięć trafiło do szpitala. Śmigłowiec Sikorski wpadł do morza. Do tragedii doszło w okolicy Bergen. I pozostając w tematyce helikopterów, norweski urząd lotnictwa zakupił 15 maszyn, 15 helikopterów, które będą obsługiwały norweski szelf kontynentalny. Pierwsze z maszyn, bardzo drogich, trafią do Norwegii już w roku 2025. Z tego, co mówią przedstawiciele urzędu, te maszyny są bezpieczne. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego sobotniego poranka. Tak samo jak i niedzielnego i poniedziałkowego. Oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.